Przyznajcie się, ktoś z nas nie chciał, będąc dzieckiem, wzbić się w powietrze i latać jak Superman, jeden z moich bohaterów od wczesnego dzieciństwa. Bo ulubioną piosenką w tamtym czasie było I Believe I Can Fly, co nie ukrywam, że przez kilka lat byłem przekonany, że znaczy wierzę, że jestem muchą, ale to przemilczmy. A nawiązując do kosmicznego meczu, do lotów w przestworzach, no to niestety przez lata pojawiło się u mnie lęk wysokości. Na szczęście Mazury mam tutaj i rzadko podejmuję decyzji, będąc tutaj tym, co mam w głowie. Dlatego zapraszam Was dzisiaj, pewnie już słyszycie, w przestworza i będziemy lecieć nad Mazurami motolotnią. Do zobaczenia. Jesteśmy w Giżycku. Mówię w liczbie mnogiej, ponieważ prócz mnie przyjechała tutaj dzisiaj ze mną moja Agata, która przygotowuje się do lotu już w swojej motolotni, oraz Wiktor, który rzecz jasna dzielnie będzie wszystkiego pilnował z ziemi. Natomiast to nie my jesteśmy najważniejszymi osobami tutaj, tylko Dominik, który zaprosił nas, by pokazać swoją pasję do Mazur oraz do motolotni. Ja już się nie mogę doczekać, ponieważ zabiera nas w lot nad szlakiem wielkich jezior mazurskich. Zobaczymy najpiękniejsze akweny, w tym kompleks Mamry czy Giżycko z lotu ptaka. Dlatego pędzę, żeby nie odlecieli beze mnie, a wy prócz oczu nadstawcie również uszy, ponieważ w tle fantastycznych mazurskich widoków usłyszycie również utwór Me Mazury, który został wykonany przez zespół mojego pilota Dominika, załoga doktora Bryga. No to lecimy! Zapach lasu dookoła i pięknych wspomnień wraca czas. Zabawa tawerniana woła, my będziemy tam na pewno nie raz. Me Mazury to jest to, czego szukam, pragnę, bo w takim miejscu wiem, że żyję. Me Mazury to jest to, czego szukam, pragnę, bo w takim miejscu wiem, że żyję. Tu pełna plaża już od rana, a tam w oddali zobacz, jak tu las. Załoga łajby rozśpiewana beztrosko spędza tu wakacyjny czas. Me Mazury to jest to, czego szukam, pragnę, bo w takim miejscu wiem, że żyję. Me Mazury to jest to, czego szukam, pragnę, bo w takim miejscu wiem, że żyję. Jakże jest piękna ta kraina, ciepłe jeziora wokół nas. Tu czeka na ciebie dziewczyna, byś ją pokochał, to dobry czas. Wow, powiem wam, że coś wspaniałego. Za chwilkę za moimi plecami pewnie zobaczycie Agatę gdzieś tutaj, bo już ją słyszę. Na szczęście ją wyprzedziłem raz w życiu. Fantastyczna sprawa, fantastyczna zabawa. Gorąco wam polecam. Niestety Dominik, czyli mój pilot, poleciał już w siną dal z kolejnymi farciarzami, którzy zobaczą szlak wielkich jezior mazurskich z lotu ptaka. Zapraszam do Giżycka. Pozdrawiam, dobrego dnia. O, chyba leci Agata. Tak jest. To jeszcze... Jak lądowanie, to muszą być brawa. Słuchajcie.